Dzisiaj rozmawiamy z doktorem habilitowanym Mateuszem Machajem o wyjątkowej książce, konkretnie o ludzkim działaniu w 70. rocznicę jego wydania. I tutaj nasuwa się od razu pytanie, czy przez taki upływ czasu ta książka się nie zdążyła zdezaktualizować, czy nie straciła na swojej aktualności? Może warto już jednak poczytać coś nowszego, innego autorstwa? Mimo że minęło 70 lat od wydania tej książki, to pozostaje ona pozycją jak najbardziej aktualną. Z jednej strony cały system teoretyczny, ekonomiczny, który tam jest przedstawiony, no, nie stracił jego trzon nic na swojej aktualności, ale z drugiej strony główny walor tej książki, którego nie zdołała powielić żadna inna książka przez kolejne 70 lat, to jest poprowadzenie w taki sposób wykładu z ekonomii teoretycznej, że jest ona nie tylko teoretyczna, ale głęboko osadzona w realiach społecznych, politycznych i historycznych. Dlatego jest to książka szczególnie ważna dla wszelkich osób zajmujących się naukami społecznymi. Nawet jeśli ktoś nie jest ekonomistą, tylko właśnie na przykład historykiem, prawnikiem, socjologiem, politologiem, to koniecznie tę książkę powinien przeczytać, ponieważ będzie w stanie się z niej bardzo, bardzo dużo nauczyć. W kontekście socjologii warto od razu zadać pytanie, jak tutaj wyglądały te społeczne wnioski, konkluzje, które Ludwig von Mises dotyczące społeczeństwa, które zawarł w ludzkim działaniu. Mises miał taką ciekawą teorię na to, dlaczego społeczeństwo rozwija się, ewoluuje w kierunku stworzenia gospodarki rynkowej. Chociaż ona brzmi trochę może tak planistycznie, w rzeczywistości społeczności ewoluują w organiczny sposób, ale powody, które przedstawia dla stworzenia gospodarki rynkowej są jak najbardziej prawdziwe, bo zwraca uwagę na to, że największym osiągnięciem w historii człowieka, całego gatunku ludzkiego, jest dostrzeżenie, że społeczeństwo, czy różne społeczności ludzkie nie musi się składać z rozmaitych plemion, które ze sobą walczą o ograniczone zasoby. Ano okazuje się, że podział pracy, podział zadań w społeczeństwie, czy między nawet społecznościami, między ludźmi, może oznaczać korzyści dla całej masy ludzi, w zasadzie dla wszystkich ludzi na świecie. I nie musi współistnienie różnych ludzi kończyć się wojnami plemiennymi, ponieważ okazuje się, że jeśli dochodzi do podziału pracy i swobodnej wymiany rynkowej, to w zasadzie wszyscy wygrywają, zwłaszcza w troszeczkę dłuższym okresie. Nie tak bardzo krótkim, ale jednak dłuższym. I to jest takie osiągnięcie, które otwiera drogę do rozkwitu całego społeczeństw z różnych części świata. Brzmi to troszeczkę jak taki Cantillon, który byłby internacjonalistą. I w tym kontekście warto właśnie zadać sobie pytanie, może nawet o taką kwestię troszeczkę bardziej praktyczną, czyli czy ludzkość jednak idzie w tą dobrą stronę, tak jak Mises zakładał. Generalnie tak. To znaczy, no trudno, myślę, że nie można wpadać w taką skrajny hiperoptymizm, superoptymizm, który nieraz bywa przypisywany takiemu myślicielowi Stevenowi Pinkerowi. Chociaż moim zdaniem on też nie jest takim hiperoptymistą wcale, jak to malują jego krytycy. No jednak najbardziej krwawe konflikty i najbardziej destrukcyjne to jest XX wiek. Jednocześnie postęp technologiczny doprowadził do takiej sytuacji, że naprawdę no byliśmy kilka razy, kilka kroków od całkowitej światowej zagłady, więc te niebezpieczeństwa skonfliktowania i wystąpienia takich wojen, które by doprowadziły do zniszczenia planety albo zniszczenia gatunku ludzkiego, no stają się w jakimś sensie bardziej prawdopodobne niż setki lat temu ze względów technologicznych. Ale jednocześnie poziom integracji i współpracy międzynarodowej na całym świecie wydaje się być coraz solidniejszym zabezpieczeniem przed wystąpieniem, przed pojawieniem się bodźców do tego, żeby grupy polityczne prowadziły w ogóle do takich konfliktów i prowadziły do sytuacji, w której mogłoby dojść rzeczywiście do fatalnego w historii ludzkości konfliktu. W jaki sposób zasadniczo taka globalna gospodarka rynkowa może zapobiec przyszłemu konfliktowi? Skoro jest tak efektywna, to może być również efektywna może w kontekście militarnym. Ludzie wchodzą ze sobą w interakcje w zasadzie na dwa różne sposoby. Jeden to jest sposób pokojowy, drugi to jest sposób agresywny, tak najbardziej generalnie. Jednocześnie w swoje takie geny, można powiedzieć, mamy zapisane dwa do pewnego stopnia naturalne odruchy z tym związane. Jeden przyjazny, mamy tendencję do bycia
empatycznymi, do tego, żeby się solidaryzować z innymi ludźmi, żeby widzieć ich krzywdę, widzieć, że są z krwi i kości ludźmi takimi jak my. Też mają rodziny, też mają rodziców, też mają dzieci, też starają się wiązać jakoś koniec z końcem. A z drugiej strony mamy też tendencję do tego, żeby ludzi szufladkować, odznaczać jakimiś odrębnymi cechami, odseparowywać się od nich, no i ta druga tendencja jak gdyby sprzyja powstawaniu konfliktów. I teraz, kiedy następuje rozwój gospodarki rynkowej, to dochodzi do dwóch bardzo ważnych zmian. Pierwszą zmianą jest to, że rośnie ogółem całkowita produkcja, bo właśnie jak wskazywał Mises w prawach asocjacji komparatywnej przewagi Ricardo, jak wskazywał w teorii wzrostu gospodarczego, gospodarka rynkowa otwiera drogę do tego, żeby powiększyć całkowitą produkcję per capita. Czyli to nie jest tak, że gospodarce rynkowej chodzi o wyrywanie sobie zasobów jedni drugim, tylko ta całkowita produkcja może po prostu rosnąć. A więc wszyscy potencjalnie mogą na tym skorzystać. I to jest jedna konsekwencja tej gospodarki rynkowej, a druga, która już się manifestuje w efekcie tego przyrostu całkowitej produkcji, mianowicie jak rośnie całkowita produkcja, to również jednocześnie rośnie liczba transakcji, które między sobą zawierają, nie tylko lokalnie, nie tylko wewnątrz danej społeczności, nie tylko w danym mieście, ale między miastami, nie tylko między miastami, ale między krajami, nie tylko między krajami, ale to również między kontynentami. W wyniku tego dochodzi do interakcji również kulturowej, do wymiany doświadczeń związanych ze sposobami produkowania. Dochodzi również do tego, że zaczynają robić interesy między sobą ludzie z zupełnie innych tradycji religijnych, kulturowych. To oznacza, że wchodzą ze sobą w interakcję, jak pokazuje literatura psychologiczna i nie tylko. Ludzie jak zaczynają nawzajem siebie bezpośrednio poznawać, siadać razem do stołu, współpracować, podpisywać umowy, zaczynają dostrzegać w sobie ten element człowieczeństwa, co wzmacnia empatię i pokazuje, że no, ci ludzie, którzy inaczej wyglądają niż my, którzy mówią innym językiem, inaczej się zachowują, też są po prostu ludźmi, co oznacza, że bardzo trudno jest ich demonizować. Jedną z takich podstawowych broni przy prowadzeniu wojen, przy prowadzeniu kampanii przez rządy jest dehumanizacja przeciwnika, czyli przedstawienie, to widać na różnego rodzaju materiałach propagandowych, plakatach, przedstawienie innych społeczności jako wręcz potworów, jako orków, trochę tak jak w Władcy Pierścieni, jako orków, które nie są częścią tego samego gatunku ludzkiego co my. Robienie biznesu i rozwój gospodarki rynkowej, szczególnie w aspekcie międzynarodowym, sprawia, że ludzie widzą w innych ludziach ludzi. W związku z tym dużo trudniej jest przekonać się do tego, że przeciwko tym innym ludziom należy otworzyć całą machinę wojenną, zniszczyć ich, usunąć z powierzchni ziemi. To naprawdę pięknie brzmi, że ludzkie działanie też pozwala zobaczyć w drugim człowieku człowieka. Można z tego wysnuć swojego rodzaju konkluzję, że tak naprawdę protekcjoniści wszelkiej maści, teraz znowu wracający na fali, którzy pod takim płaszczykiem protekcji i ochrony swojego społeczności, swojego społeczeństwa, tak naprawdę po prostu mu szkodzą. No z pewnością, no, protekcjonizm charakteryzuje się przede wszystkim tym, że dokonuje nadmiernej agregacji. Jak popatrzymy na większość doświadczeń protekcjonistycznych, począwszy już od kolonializmu Wielkiego Imperium Brytyjskiego, jak sobie popatrzymy na rozwiązania merkantylistyczne czy quasi-merkantylistyczne, które wtedy wprowadzano, na przykład związane z rozmaitymi cłami, ograniczeniami czy monopolami związanymi z handlem międzynarodowym, to one nie sprzyjały tak naprawdę nawet społeczności brytyjskiej w większości, tylko sprzyjały pewnej wąskiej oligarchicznej grupie w tej społeczności. Okazuje się, że na przykład wyższe ceny za niektóre produkty finalne konsumenci musieli płacić niż w samej Anglii, niż za analogiczne produkty, powiedzmy, na giełdach międzynarodowych. Także takie działanie protekcjonistyczne najczęściej analogicznie, jak popatrzymy na historię w Korei Południowej, często wskazywane jako taki przykład udanego merkantylizmu, okazuje się, że jak się wprowadza rozwiązania protekcjonistyczne, to one najczęściej sprzyjają nawet nie całej danej grupie narodowościowej, w której ten protekcjonizm jest uruchomiony, tylko sprzyjają bardzo często jeszcze węższej, znacznie mniejszej grupie oligarchicznej i tak naprawdę to zwycięstwo odbywa się kosztem nie tylko innych społeczności międzynarodowych, ale również i kosztem także ludzi zamieszkujących tenże kraj wprowadzający protekcjonizm. Tak naprawdę słyszeliśmy tylko i wyłącznie o takich względach efektywnościowych, że tych dóbr jest więcej i więcej i więcej, ale czy stoi za tym jakaś górnolotna idea, czy to jest tylko takie zwykłe napędzanie konsumpcjonizmu, które też często się przecież systemowi rynkowemu zarzuca?
rzeczywiście nie można ulegać pokusie takiego czysto materialistycznego podejścia do gospodarki, czyli wyobrażeniu, że jak zaczyna się wzrost materialny, to ten wzrost materialny w automatyczny sposób poprowadzi do tych pozytywnych tendencji, o których mówiłem. Nie, to raczej jest jak gdyby wyścielenie pewnej płaszczyzny, na której te procesy mogą wystąpić, ale nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że one rzeczywiście wystąpią i wręcz brutalnie demonstruje to historia. W końcu wzrost gwałtowny ekonomiczny zaczął się pod koniec wieku XVIII w Wielkiej Brytanii. Taki jeszcze bardziej gwałtowny zaczął się już tak na dobre w XIX wieku. Potem się rozprzestrzenił na resztę Europy i Stany Zjednoczone. No ale to jak gdyby nie zapobiegło wystąpieniu dwóch dramatycznych konfliktów militarnych I i II wojny światowej. W związku z tym nie mamy żadnej gwarancji na to, że postęp materialny automatycznie wygeneruje postęp, nazwijmy to, społeczny, czy pokój społeczny i dalszą poprawę sytuacji. Z czego to wynika? Wynika to oczywiście przede wszystkim z tego, że siłą napędową przede wszystkim są idee. I idee są najważniejsze. W rozumieniu Misesa, tak jak opisuje on w ludzkim działaniu, szczególną rolę odegrały idee klasycznego liberalizmu, tak zwanego klasycznego liberalizmu, które właśnie podkreślały aspekt istoty gospodarki rynkowej, dla wzrostu gospodarczego i szczególnie kładły nacisk na pozytywne przedstawienie w pozytywnym świetle klasy przedsiębiorczej, klasy, niektórzy by powiedzieli, burżuan czy burżuazji, klasy, która odpowiada przede wszystkim za implementowanie tej lepszej i bardziej dostarczającej większych korzyści konsumentom produkcji. Bez idei i bez szerokiego społecznego poparcia i społecznej sympatii i pozytywnego postrzegania przedsiębiorców, coś co jest szczególnie widoczne w społecznościach zachodnich, a najbardziej wręcz w kulturze, w obrazach amerykańskich, nic dziwnego, kraju, który prawda, jest cały czas pionierem międzynarodowym, jeśli chodzi o ekspansję gospodarczą. Bez takich idei, bez społecznego poparcia dla właśnie klasy przedsiębiorczej nie ma co liczyć na to, że te owoce materialnego wzrostu poprowadzą do pozytywnych efektów, o których mówiłem. I szczególną rolę w przedstawianiu właściwej teorii ekonomii, która taki obraz rysuje i propaguje, odgrywa ludzkie działanie, dlatego niezmiennie przez ostatnie 70 lat pozostawało ludzkie działanie książką najważniejszą w ekonomii i myślę, że spokojnie, z komfortem możemy stwierdzić, że tą książką nie tylko obecnie pozostaje, ale wydaje się, że jeszcze ma zapewniony byt na pozycji numer 1 przez dobrych kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.